Profesor Witold Cęckiewicz, żołnierz AK. Architekt, autor wielu projektów w Krakowie. Ten najbardziej znany to Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Panem o Nowym Brzesku, bo w tym życiorysie, jakże ciekawym i bogatym, na pewno umyka ten fakt. Profesor Witold Cęckiewicz urodził się w Nowym Brzesku. I tamże skończył szkołę podstawową. Zresztą na bardzo dobrym poziomie. Jakie było nowe brzesko czasów pana młodości? Co pan zapamiętał? To wszystko, co otaczało nasz dom, rozległy dom położony w rynku, to były dwa zabudowania: jedno zamieszkałe przez moich dziadków, a drugie przez moich rodziców, naprzeciw kościoła parafialnego. Więc ten rynek z kościołem naprzeciw, ze starą zabytkową dzwonicą, ze studnią, do której się chodziło po wodę. I tuż obok figura świętego Floriana, to doskonale pamiętam. I te małe chałupki otaczające rynek, które znikły, zostały zastąpione w ostatnich latach murowanymi. A co działo się na nowobrzeskim rynku? Kiedy odbywały się jarmarki? Kto przyjeżdżał? Czy oczami dziecka pan sfotografował ten Stan. No stary rynek służył raczej do uroczystości związanych z kościołem. To głównie pamiętam z racji odpustów, które odbywały się na całym przedpolu kościoła. To znaczy pomiędzy naszym domem a kościołem parafialnym. Natomiast targi jako takie odbywały się na nowym rynku. Wegrzesko charakteryzuje się tym, że ma swoją parusetletnią historię. I najpierw powstawało wokół starego rynku, a potem rozwijało się już wokół nowego rynku. I to były dwie różne funkcje. Przy starym rynku był tylko jeden sklep, a nowy rynek otaczały sklepy, i to było miejsce właśnie handlowe. Droga do szkoły z ciężkim tornistrem. Nie tak ciężkie jak obecnie, ale zawsze ten, najpierw elementarz, potem trochę książek przybywało. Cóż, 500 metrów odległości. Szkoła, którą doskonale pamiętam, która spłonęła. Teraz na tym miejscu stoi wielki, murowany budynek szkoły i gimnazjum, ale tamtą szkołę, z sentymentem pamiętam, Otoczona bardzo ładnymi drzewami, stała w parku, obecnie zwanym Placem Wolności, a w sumie to. To był taki ładny park. Pamiętam oczywiście również, że sanitariaty, tak zwane klozety, były w odległości parunastu metrów od szkoły. Przecież nie było kanalizacji i za parkanem. Śmieszne. Ale jednocześnie było bardzo dobre boisko do gry, nie w piłkę nożną, bo to było na błoniach, tylko do koszykówki i siatkówki. Rudek Persson... Z rodziny skandynawskiej, jak samo nazwisko wskazuje, był najlepszym biegaczem, najlepszym skoczkiem. To był mój starszy kolega. Talent sportowy, szczupły, wysoki. Potem był już moim bezpośrednim dowódcą w charakterze sierżanta w AK. Po szóstej klasie dalszą naukę pan profesor pobierał już w Krakowie, ale do nowego Brzeska wrócił na dwa lata w czasie no, dramatycznym, bo w czasie okupacji. Wróciłem do Brzeska taki trochę zagubiony. Chodziłem na tajne komplety, które tam organizowano. Matka spowodowała to, że dostawałem lekcje języka niemieckiego. Czekałem na możliwość jakiegoś uczenia się, i kiedy w 1941 roku otwarto Państwową Szkołę Budownictwa, to oficjalna nazwa była Stadtliche Fachschule für Bauwesen. Niemcy stworzyli tego rodzaju szkołę dla kształcenia kadry technicznej, ponieważ, jak wiemy, wszystkie wyższe uczelnie były zlikwidowane. Natychmiast wstąpiłem i ta szkoła na bardzo dobrym poziomie, bo profesorami byli, byli profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej lub z Politechniki Lwowskiej, którzy przenieśli się do Krakowa. Studiowałem kierunek architektoniczny, no i dwa lata tego uczenia się, tych studiów. Dało mi niezłe podstawy i określił mój kierunek, który pozwolił mi na to, że w 1945 roku bez wahania starałem się już na Wydział Architektury. Ale w międzyczasie, po skończeniu tej szkoły w 1943 roku, wróciłem do Brzeska. Pracowałem w takim trochę fikcyjnym biurze, tak zwane Biuro Robót Inżynierskich. Dla prowadzenia robót melioracyjnych pomiędzy brzeskiem a hebdowym. To było regulowanie stawów rybnych, melioracje. Panie profesorze, jest pan honorowym obywatelem Nowego Brzeska. Nowe Brzesko stara się o odzyskanie praw miejskich utraconych bezpośrednio po powstaniu styczniowym. Jako architekt. Jakich rad by pan udzielił, jak rozbudowywać nowe miasto, nowe brzesko? Ta bliska mi sercu miejscowość przeżywa w tej chwili w pewnym sensie renesans. Ona przez długie lata powojenne była opuszczona, zaniedbana, jak to zwykle te miejscowości podkrakowskie wysysały. Siłę roboczą głównie do budowy nowej huty czy rozbudowy Krakowa, a teraz, kiedy nowa huta już ma za sobą okres rozbudowy, Brzesko jest dobrze zarządzane przez taki jakiś sympatyczny zespół: wójt, sekretarz, przewodniczący rady gminnej. To jest grupa osób, która doskonale gospodarzy, i widzę szereg rzeczy, które już. W tej miejscowości doczekały się realizacji. Polepszone drogi, jezdnie, uporządkowane otoczenie wielu budynków, no i przede wszystkim kanalizacja, co przecież całkowicie zmienia standard mieszkańców. Boję się tylko, że gdy skończy się kryzys, to ktoś padnie na pomysł, żeby wybudować 14-piętrowy wieżowiec. Brzesko ma zabytkowy układ. Ja myślę, że konserwator wojewódzki nie pozwoli na wysoką zabudowę, która bezsensownie zaszpeciła wiele może nie miasteczek, ale małych miast, gdzie nawet za okresu tzw. komuny koniecznie wmontowano budynki z wielkiej płyty dla powiększonej liczby mieszkańców. Nowe Bresko uchroniło się Daję sobie radę bez tego typu współczesności, tak zwanej współczesności, i myślę, że będzie się harmonijnie rozwijać jako małe, satelitarne miasteczko, dobrze powiązane komunikacją autobusową z Krakowem. Nowe Brzesko, moja mała ojczyzna. Wspomnieniami o tej miejscowości podzielił się ze słuchaczami Radia Kraków profesor Witold Cęskiewicz, architekt Nowobrzeszczanin. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję serdecznie za rozmowę.